Cześć, witajcie. Dziś zapraszam Was na spotkanie z sympatycznie wyglądającym smartfonem o przydługiej nazwie. OnePlus Nord CE 3 Lite 5G. Rany, kto tą nazwę im wymyślił? Ale sam telefon jest już zdecydowanie lepszy niż jego nazwa. Ale po kolei. Ten stosunkowo niedrogi OnePlusik wzbudził już na początku od razu moją sympatię swoim kolorem. Kolor jednym się może podobać, drugim nie, ale na pewno wyróżnia się na rynku, a jeżeli ktoś woli jednak klasykę, to ma też wersję czarną do wyboru. Niestety, obie te wersje bardzo szybko się brudzą, bardzo łatwo się brudzą. Ślady paluchów są widoczne momentalnie na tych błyszczących tyłach. No bo fronty to wiadomo, pokryte fabryczną folią ochronną też się szybko brudzą, no ale te tyły po prostu palcują się niesamowicie szybko, a na czarnym modelu dodatkowo wokół obiektywów aparatu fotograficznego zbierają się paproszki. Natomiast co do jakości wykonania zastrzeżeń nie mam. Obudowa jest tworzywa, ale wszystko jest zrobione porządnie, porządnie spasowane. Tutaj nic nie brzęczy, nic nie trzeszczy. Całość jest sztywna, taka jaka powinna być. Zabrakło tu niestety wodoszczelności. No i ten tył zauważyłem, że troszeczkę już w moim przypadku zaczyna się wycierać. Mój egzemplarz ma już tutaj takie drobne mikroryski na obudowie. One są widoczne tylko pod światło. Nie rzucają się w oczy, a jeżeli będziecie sobie chcieli ten telefon od razu ochronić, to możecie użyć dołączonego do zestawu silikonowego pokrowca. A skoro już mówię o zestawie, to oczywiście szybka ładowarka dedykowana do tego smartfona, 67W, z czerwonym charakterystycznym przewodem, również jest w zestawie. Niestety tradycyjnie już dla wykonów OnePlusa, no i pokrewnego Oppo, jest tutaj mała wpadka, moim zdaniem wpadka ergonomiczna, chociaż nie wszyscy będą oczywiście się z tym zgadzać. Włącznik mamy po jednej stronie ze zintegrowanym czytnikiem linii papilarnych, a po drugiej mamy klawisze głośności. I zdarza się nader często nieintencjonalnie przyciszać telefon, kiedy go odblokowuję. A jak nie przyciszę, to robię sobie screenshota, bo po prostu tutaj opieram palec, tak? Także moim zdaniem jest to niezbyt wygodne. Oczywiście do wszystkiego się można przyzwyczaić, być może gdybym poużywał tego telefonu dłużej, też bym się przyzwyczaił. Ale póki co niezmiennie mnie to irytuje. Wspomniałem o czytniku linii papilarnych. Słuchajcie, jest bardzo dobry. Jest klasyczny, na boku obudowy, ale to dobrze, bo idealnie trafia pod palucha, działa bardzo szybko, działa bezbłędnie i nie mam absolutnie do niego żadnych zastrzeżeń. Podobnie zresztą jak do rozpoznawania twarzy, ale jak zawsze przypominam, że nie jest ono tak bezpieczne jak odcisk palucha, bo jest oparte tylko o obrazowanie z przedniej kamery. Na pocieszenie mogę powiedzieć, że działa nawet w ciemności, bo wtedy ekran się rozświetla i naszą twarz widać i rzeczywiście spisuje się to całkiem dobrze i skutecznie. Przejdźmy teraz na front smartfona, czyli do jego wyświetlacza. No cóż, niestety wyświetlacz wykonany w technologii LCD, ale cóż, cena nie bierze się znikąd, to nie jest telefon drogi, pamiętajcie. Jak na LCD-ka, ten ekran jest niezły. Oczywiście przy mocno nasłonecznionym planie to on już troszeczkę nie domaga, jeżeli chodzi o czytelność. Tutaj do dobrych AMOLEDów to nawet nie ma podejścia, ale jak na LCD-ka, no to jest jak najbardziej w porządeczku. Ekran dosyć fajnie odwzorowuje kolory i ma również oczywiście szybkie odświeżanie z częstotliwością do 120 Hz. Oczywiście jest też możliwość automatycznej regulacji częstotliwości odświeżania, co prawda skokowa, ale jednak zawsze. Można też oczywiście sobie to przypisać na sztywno. Ponadto warto odnotować, że ekran ten ma dosyć sprawnie i szybko działający system automatycznej regulacji jasności. Faktycznie on bardzo fajnie reaguje na zmianę warunków oświetleniowych, dosyć szybko i co najważniejsze też trafnie. Wiadomo, że w przypadku ekranu LCD, no to tutaj pod pewnymi względami cudów nie będzie, bo być ich nie może. Niemniej ekran myślę, że można ocenić pozytywnie, zważywszy na kategorię cenową, na klasę telefonu. Cóż widzimy na owym ekranie? W zasadzie znany nam doskonale, między innymi chociażby ze smartfonów Oppo Interface. Tutaj akurat nazywany Obsidian OS, ale no to jest kolor OS. Tutaj w zasadzie praktycznie nic się nie zmienia, dostajemy to prawie że jeden do jednego. I w sumie o tym interfejsie mogę powiedzieć nawet wiele dobrego. Pozwala on na bardzo głęboko idącą personalizację wyglądu, bo jak widzicie, nawet kształt ikon można tutaj zmodyfikować. Ma nader wygodny panel przełączników, gdzie dwa większe możemy mieć jeszcze na górze pod paluchem. Bardzo to jest fajne. W interfejsie znajdziemy też kilka przydatnych dodatków, jak chociażby możliwość dzielenia ekranu, czy też uruchamiania aplikacji w pływających okienkach. Mamy też dodatkowy boczny panel skrótów, jest tryb dziecięcy, jest tryb uproszczony. Niczego tutaj nie
zabrakło. Oczywiście też nie zabrakło kilku preinstalowanych aplikacji, ale nie jest to jakoś straszliwy problem, bo tych apek nie ma w nadmiarze i w zasadzie są to i tak te rzeczy, które każdy by pobrał, więc nie dramatyzujmy. A sam interfejsik jest czysty, prosty, schludny i dosyć przyjazny, a do tego, jak widzicie, producent nawet zadbał o tapety idealnie dopasowane kolorystyką do koloru obudowy smartfona. I to mi się bardzo podoba. To jest dobre podejście. I na pytanie o aktualizację odpowiem jak zwykle trąbka. Nie wiem, bo to zależy od producenta. Na razie mamy Androida 13. Powinny, podkreślam, powinny być dwie duże aktualizacje, ale jak będzie, zobaczymy. A jak to wszystko pracuje? No moi drodzy, całkiem fajnie jak na średniaczka. Tu jest Snapdragon 695, pamięci LPDDR4X i UFS 2.2, czyli nie te najszybsze obecnie, ale akurat na średnią półkę to wszystko się tutaj zgadza. I wszystko pracuje zgodnie z oczekiwaniami. To znaczy wiadomo, nie będzie to gamingowy potwór, nie będzie to telefon, który przyszpanuje milionowymi wynikami w benchmarkach, bo on tak pod pół miliona podchodzi, ale pozwoli Wam cieszyć się całkiem płynną pracą przy codziennym użytkowaniu, a z kolei nie będzie straszył ani throttlingiem, jakimś dramatycznie dużym, ani zbyt mocnym nagrzewaniem się. Owszem, robi się czasami troszeczkę ciepły, ale tak w granicach przyzwoitości tutaj w żaden sposób nie wybija się, jeżeli chodzi o emisję temperatury ponad konkurentów. Jest po prostu średnio, dobrze, stabilnie. Tyle. Warto oczywiście wspomnieć, że jest tutaj do dyspozycji do 8 giga wirtualnego RAMu i co ważne, jest też trochę staromodny obecnie już dodatek, czyli miejsce na kartę microSD. Co prawda w hybrydowym slocie na zmianę z dual SIM, ale jest. Zawsze lepiej, żeby było, niż miałoby go nie być. Szczególnie, że telefon jest średniopółkowy. Użytkownik może chcieć w niedrogi sposób sobie pamięć powiększyć. A skoro już o takich reliktach przeszłości wspominam, to, moi drodzy, telefon ten ma też mini jacka i to mi się strasznie podoba. Szkoda, że mini jacki w tej chwili są już tylko w średniakach, a we flagowcach praktycznie wyginęły, bo ja bym nadal skorzystał. Może nie codziennie, ale czasami by mi się zdarzyło. Na szczęście OnePlusik mi to umożliwił i to mi się strasznie spodobało. Jeżeli chodzi o jakość dźwięku przy połączeniach, jest bardzo dobra, tutaj żadnych zastrzeżeń nie mam. Pracy poszczególnych modułów łączności również nie zauważyłem niczego niepokojącego, niczego, co chciałbym skrytykować. A jeżeli chodzi o głośnik zewnętrzny, a właściwie to powinienem powiedzieć głośniki, bowiem jeden jest tutaj, drugi mamy słuchawkowy. One mają robić stereofonię. Robią ją troszeczkę nierówno, ale wiadomo, fizyki się nie oszuka. Natomiast potrafią grać naprawdę głośno. Tutaj producent przemycił nawet zabawny taki bajerek w postaci 200% natężenia mocy. Wiadomo, że te 200%, jak się pokazuje na tym pasku, to jest troszeczkę taka marketingowa ściemka, natomiast rzeczywiście telefon potrafi zabrzmieć dosyć głośno i co najważniejsze, przy pełnej głośności zniekształcenia dźwięku są jeszcze całkiem akceptowalne. To nie będzie najprzyjemniejsze brzmienie, jakie w życiu usłyszycie. Na pewno nie będzie to najlepsze brzmienie, jakie można mieć w smartfonie, ale będzie głośno i w miarę znośnie dla uszu. Krew Wam z uszu nie poleci, natomiast macie pewność, że dzwonka w tym telefonie nie przeoczycie. Oczywiście przyciszyć też można do typowych 100% i wtedy też jest nieźle, ale wiadomo, gdyby nie było tej ultragłośnej opcji, to producent nie bardzo miałby się czym chwalić w materiałach marketingowych, a tak ma kolejny punkt programu, który może zachęcać klienta. Spoko. Kolejnym argumentem, którym może przekonywać OnePlus, jest oczywiście akumulator i to, że ładowarka, odpowiednia ładowarka jest w zestawie. Nie wierzę, że to mówię, ale w tej chwili należy się cieszyć, że producent daje ładowarkę. Sama bateria ma typową pojemność 5000 mAh i typowo wytrzymuje 2-2,5 dnia. Przy takim srogim upalaniu czas pracy podświetlonego ekranu to będzie w okolicy 4 godzin. Przy spokojniejszym wykorzystaniu, czyli na przykład przy przeglądaniu netu, spokojnie przekroczy 8 godzin. Co się tyczy czasu ładowania. Z dołączoną firmową ładowarką telefon napełnia się w granicach 40 kilku minut. Tutaj maksymalnie to powinno być 45 minut, ale w praktyce no to około 40 z moich obserwacji wychodziło, ale wiadomo, nigdy nie podłączamy telefonu całkowicie wyładowanego. Także możecie przyjmować, że w realnym życiu 40 minut do pełna, ale już po około 20 minutach powinniście zobaczyć połowę naładowania.
Co jeszcze powinniście tu zobaczyć? Aparat 108 megapikseli obiecuje świetne zdjęcia. Czy daje świetne? Słuchajcie, w dzień, w tej chwili trudno, żeby smartfon robił złe zdjęcia. To już nie są te czasy, kiedy wychodziło mydło nawet przy świetle dziennym. Przy świetle dziennym nawet najsłabsze, najtańsze smartfony coś tam wyciągną. Oczywiście czasem gorzej, czasem lepiej, ale w zasadzie to żadna sztuka zrobić dobre zdjęcie w dzień i temu smartfonowi się to udaje. Aczkolwiek na niektórych fotkach zauważyłem takie lekkie skrzywienie w kierunku podkreślania przesadnego akcentowania zieleni i błękitu. Nie zawsze, ale czasem to widać i czasem to zauważycie nawet na przykładowych zdjęciach, które gdzieś tu w tle się przewijają. Coś tam widocznie z przetwarzaniem się dzieje, może producent to poprawi, może nie. W każdym razie zdjęcia dzienne są całkiem spoko. Zdjęcia nocne też są spoko, dopóki ich nie zaczniecie powiększać. Jak je oglądacie na ekranie smartfona, to tam są co najmniej dobre. Oczywiście od razu polecam włączenie trybu ultranocnego, bo po prostu w ultranocny wychodzą lepiej. Kosztem niestety zmniejszenia ilości detali, bardziej agresywnego odszumiania, ale jednak są te zdjęcia jaśniejsze i przyjemniejsze w odbiorze. Co też ważne, nie ma przeginania z kolorami w trybie nocnym. Natomiast kiedy powiększycie, no to tak jak powiedziałem, zauważycie, że tym zdjęciom brakuje detaliczności, brakuje wyrazistości krawędzi i widać bardzo agresywne, bardzo mocne odszumianie, takie mydło się robi. Co gorsze, zapis zdjęcia w trybie nocnym trwa trochę długo i stosunkowo łatwo o poruszenie ujęcia. OnePlus chwali się również trzykrotnym bezstratnym zoomem, czyli po prostu kropem z dużej matrycy. Jak ten zoom jest bezstratny, to ja, moi drodzy, mam włosy. Jest akceptowalnej jakości. Zdjęcia wykonywane z tym trzykrotnym przybliżeniem są znośne, ale tyle. Generalnie proponuję nie używać tego trzykrotnego przybliżenia, jeżeli nie musicie, a już na pewno nie róbcie tego w nocy. Powiecie, że tu są jeszcze dwa aparaty. No są dwa. Jest aparat do rozmywania tła, czyli portretów, aparat do makro. Co mogę o nich powiedzieć? Są i robią swoje. Zdjęcia makro mogą być, portrety też mogą być. Żadnej rewelacji tutaj nie ma, ale tragedii również nie. No i ogólnie aparaty oceniłbym jako przeciętne. A, zapomniałem wam powiedzieć, z przodu jest jeszcze 16 do selfiaków. Selfiakom wiele zarzucić nie można. Portretów raczej nimi nie róbcie, bo czasem wychodzą dziwnie. Raczej unikałbym też maksymalnych poziomów upiększania, bo one robią karykaturę, ale to nie tylko w tym telefonie zazwyczaj. Należy z tym upiększaniem przeprowadzić bardzo wiele prób, żeby znaleźć optymalny poziom. W każdym razie tutaj OnePlus pozwala nam to upiększenie bardzo mocno regulować w bardzo szerokim zakresie. Także na testowanie upiększania na pewno wam zejdzie sporo czasu, natomiast wierzę, że każdy, nawet największy paszczak tutaj sobie znajdzie coś dla siebie i będzie z selfiaków w miarę zadowolony, ale znów, raczej w dzień, w nocy to już tylko w stanie, nazwijmy to, wyższej imprezowej konieczności i uważać na poruszenia. Jeżeli chodzi o filmowanie, no to tutaj prościutko, skromniutko, ale i przyzwoituśko. Maksymalnie nagramy sobie Full HD. Obraz będzie jak cię mogę, oczywiście w dzień lepszy niż w nocy znów tylko w stanie konieczności. Dźwięk generalnie bez większych zarzutów, aczkolwiek głośniejsze odgłosy mogą być troszeczkę przesterowane. Tutaj głównie chodzi mi na przykład o zapis filmu, bo akurat taka mi się okazja przytrafiła w klubie muzycznym, gdzie grały dosyć mocne basy. No to już tutaj troszeczkę się zadziało. Natomiast tak w codziennym świecie to spokojnie możecie sobie filmować ten hałas. Nie będzie rejestrowany w jakiś dramatycznie zły sposób. Nie ma oczywiście, nie liczcie na to przy tej cenie, stabilizacji optycznej, ale i tutaj kilkoro oglądających było ze mną całkowicie zgodnych, ta elektroniczna działa całkiem fajnie. Oczywiście tutaj widać efekty jej działania w postaci takiego delikatnego, charakterystycznego dla cyfrowej stabilizacji smużenia obrazu. Natomiast efekt końcowy jest całkiem dobry, do tego stopnia, że nikt się nie spodziewał, że będzie aż tak fajnie, chociaż oczywiście nie jest perfekcyjnie. Telefon ten na starcie kosztował 1600 zł bez złotówki. Teraz jak sprawdziłem, jego ceny już zjechały i nawet można go wyrwać za 1400. Czy warto? Słuchajcie, przy tej cenie to on jest całkiem spoko, bo po pierwsze, bardzo fajnie wygląda i tutaj rzeczywiście, wierzcie mi, ten kolor naprawdę zwraca uwagę. Czarnego to ja bym w ogóle nie brał pod uwagę tutaj. Mamy tutaj typowo średniopółkową wydajność, całkiem znośny wyświetlacz, głośne głośniki. Mamy relikty przeszłości w postaci mini jacka i gniazdka na microSD. Mamy też w sumie nie najgorszy aparat fotograficzny, przy czym tak naprawdę mamy tutaj dwa aparaty. 16 z przodu, 108 z tyłu, przy czym to 108 robi zdjęcia 12 megapikseli. W dzień fajne, w nocy gorsze. Filmowanie nawet w ruchu jest
w miarę dobra, ale niestety tylko Full HD, czyli taka naprawdę średnia półka, przy czym ja już bym zaryzykował twierdzenie, że to jest coś na pograniczu może nie tej ultra budżetowej klasy, ale tych powiedzmy tańszych średniaczków w okolicach 1200-1500 zł. I przy tej cenie myślę, że ten telefon nie będzie złym wyborem. Oczywiście pod warunkiem, że za te półtora koła nie będziemy mieli nie wiadomo jak wygórowanych oczekiwań. To jest średniak, więc jest średni. Ale jest średni bez poważniejszych mankamentów, bez poważniejszej wtopy, bez grubszych niedociągnięć. Ma kilka swoich osobliwości, ale nie są to wady. Zatem nie musicie unikać tego urządzenia. Ale ja muszę, bo kolejne telefony czekają już w kolejce, zatem Nord leci do pudełka, a ja zapraszam na kolejne filmiki. Do zobaczenia, serwus, cześć.